Mariusz Basaj, witam Państwa. Dziś moim i Państwa gościem jest Lech Wiśniewski, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej, pasjonat historii. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich Państwa. Miło mi Państwa nie zobaczyć, ale że jestem z Państwem w jakimś telewizyjnym. Panie prezesie, bieżący rok jest wyjątkowy pod wieloma względami. Przypada masa rocznic, jubileuszy, również dla TMZK, bo przed Wami 50-lecie. No podejrzewam, że z tej okazji szykujecie coś szczególnego. Czy mógłby Pan już dziś na tym etapie zdradzić trochę szczegółów naszym widzom? No oczywiście, że już wstępne prace podjęliśmy, bo to rzeczywiście jest duża rocznica. Mało jest towarzystw tego typu regionalnych, które mają już taką, bo to już jest duża tradycja i fakt, że te towarzystwa głównie powstawały po 89 roku, bo wcześniej niełatwo było je zarejestrować. Ówczesna władza w PRL-u niechętnie widziała takie regionalne, bo to było coś poza kontrolą. To byli po prostu ludzie tacy, którzy chcieli coś sami robić bez zewnętrznej kontroli. I dlatego to nasze towarzystwo, te 50 lat, to już dobrze świadczy, że już o naszym umocowaniu w tym społeczeństwie. No chcemy to oczywiście jakoś tam uczcić, na pewno jakąś specjalną sesję z tego tytułu zrobimy. Oczywiście wydawnictwo takie, żeby Państwo o tym towarzystwie, ci, którzy zwłaszcza to młodsze pokolenie, żeby coś się więcej dowiedziało. Ale i to starsze, bo to również są współtwórcami zresztą Państwo tego towarzystwa. Także mówię, oprócz tej sesji wydawnictwa, może wyjdziemy właśnie tu za pośrednictwem nawet Państwa też bardziej do mieszkańców. I oczywiście jak zwykle będziemy chcieli zgromadzić to, czego jeszcze nie mamy, bo towarzystwo gromadzi rzeczy między innymi też o samym towarzystwie. A bardzo wiele rzeczy zostało gdzieś u ludzi. Są jakieś tam to pamiątki po dziadku, bo ci, co zakładali, to są Państwa dziadkami, a nawet i pradziadkami pewnie obecnie, rodzicami. I jakby rzeczy związane z działalnością, ja to może od razu zaapeluję, jakieś zdjęcia stare z pierwszych jakichś tam spotkań towarzystwa, rzeczy, które towarzystwo robiło, to bardzo bym prosił o oczywiście tego do wglądu, bo my to kserujemy teraz przy, wiadomo, się skanuje na ten i to by było w tym wydawnictwie, które chcemy wydać właśnie. No właśnie, 50 lat to ogrom czasu dla tych młodszych kozieniczan. Te początkowe lata działalności TMZK to zamierzchła historia i fakty podejrzewam w dużej mierze nieznane. Sięgnijmy na chwilę do tej genezy. Znaczy, geneza to była taka, że Kozienice to zawsze było takie dość zwarte miasto, gdzie jeszcze przedelektrowniany okres oczywiście, gdzie ci ludzie znali się z pokolenia na pokolenie. Coś chcieli robić dla tego miasta. I takie rzeczy, które nikt z zewnątrz, wiadomo jak to wtedy było, rządził tak naprawdę sekretarze w komitecie. Ludzie zwykle przyjezdni, którzy tam nie znali tych miejscowych realiów, co jest najbardziej potrzebne, a zwłaszcza w takiej dziedzinie społeczno-kulturalnej. Utrwalaniu tej tradycji historycznej, nie zawsze takiej, która się tej rządzącej partii podobała. Zresztą to tak jest zawsze, że każdy rządzący to ma swój punkt widzenia, teraz też jest tak. Ale każda inicjatywa oddolna naprawdę budzi strach. A my chcieliśmy, żeby... Tak, i dlatego przecież pierwsze, tak jak teraz, ja tak specjalnie wiem, zeszyty Ziemi Kozińskiej. Pierwszy zeszyt, który towarzystwo w ogóle wydało w połowie lat 60. Cenzura... Po prostu poszedł do cenzury, cenzura zakazała wydania. Także mamy kilka egzemplarzy tylko takich bezdebitowych, bo to później na powielaczu parę odbiliśmy. I cenzura po prostu, to były tylko regionalne materiały o powstańcach styczniowych, o legionach, co wtedy nie było dobrze widziane. Parę takich rzeczy, ale o kulturalnych rzeczach też, tylko to akurat nie o takich ludziach być może, których chcieli. I po prostu zeszyt na półkę nie będzie wydawany. Także sama rejestracja towarzystwa to trwała chyba 3 lata. Oczywiście opiniował to i Komitet Wojewódzki, i Wydział Kultury w Kielcach Wojewódzkich. Pierwsze dwie chyba opinie były negatywne, bo to po co w Kozieńcach towarzystwo jakieś regionalne, skoro państwo wszystko tutaj samo zapewnia ludziom? Tak, zwłaszcza w miejscowości, patrząc z perspektywy centralnej, nieszczególnie dużej w porównaniu do dużych ośrodków. 7-8 tysięcy mieszkańców, ale mieszkańców, którzy mieli tą swoją głęboko umocowaną historię. Ludzie tu znali się niektórzy z pokolenia na pokolenie, żyli z sobą, znali potrzeby, to dobrze by było zrobić, to na ten. A to nie było wtedy dobrze ta samorządność widziana i dlatego właśnie to towarzystwo nie miało takiego łatwego startu. Ale przebiło się, swoje przetrwało,
a teraz to już jest duże i zasadne towarzystwo. Jest historia i tradycja, którą można się pochwalić, ale odłóżmy na chwilę temat jubileuszu, bo w tym roku rocznic mamy znacznie więcej. Jest stulecie niepodległości, jest stulecie naszego pierwszego liceum, 50-lecie elektrowni. Podejrzewam, że większość z tych inicjatyw jesteście mocno zaangażowani. Jesteśmy zaangażowani, bo to wszystko jest związane z Kozieńcami. Nawet niepodległość, no niepodległość to w znacznej mierze legiony. Te legiony, kilka tylko miejscowości w Polsce może mówić, że naprawdę ma coś wspólnego z legionami. No bo teraz to się zrobiło modne, wszędzie jakiś legionista stoi w miejscowościach, które nic nie miały wspólnego. A w Kozieńcach była potężna grupa legionów, punkt rekrutacyjny pułkownika Zygmunta Zielińskiego. Przecież tu było kilkuset młodych mężczyzn, część z nich została, część leży na naszym cmentarzu. Niektóre rodziny tych legionów, które przyszli legioniści tam głównie z krakowskiego, do dzisiaj są takie nazwiska, przecież jak państwo Cieślakowscy, no to są wszystko tutejsze nazwiska. I które zostały także oczywiście niepodległościową tradycję. Oczywiście też chcemy zrobić odrębne sympozjum dotyczące właśnie stulecia odzyskania niepodległości. No oczywiście z jakimiś tam uroczystości, może przemarszem. Z nami współdziała bardzo blisko to taka neemanacja, kiedyś to była część nas, to towarzystwo rekonstrukcyjne, które tutaj, no chwała Krzysiowi Zającowi, bardzo ładnie to prowadzi. Jest to już takie też z pewnymi tradycjami. Być może robimy jakąś inscenizację wspólnie właśnie z Towarzystwem Rekonstrukcyjnym. I to jest odnośnie właśnie niepodległości. Natomiast elektrownia, no oczywiście, no to, że miasto teraz wygląda, no tak jak wygląda, co by nie mówić. To miasto nasze to jest taka, no perełka, uważam, wśród tego lasu. A kiedyś to było takie malutkie miasteczko o bardzo kiepskim zurbanizowaniu, o mediach praktycznie żadnych, żadne wody. Jeszcze w 60-tych latach to w 10 domach w Kozieńcach była woda bieżąca. Kanalizacja może w 5 albo i nie. To takie były fakty. To się wszystko zmieniło z przyjściem, no trochę najpierw fabryki mebli, ale to był mniejszy zakład, a elektrownia to już, to wszystko się zmieniło. I też chcemy zrobić, zwłaszcza tylko, no bo wiemy, że sama elektrownia będzie organizowała różne, swoje własne, ale to zupełnie jest innego typu, bo my chcemy, żeby zrobić to tak, Kozienice, jak te Kozienice dołożyły się do tej elektrowni, bo tak naprawdę cały początek elektrowni to też oprócz tych potężnego zastrzyku ludzi z zewnątrz, ale też były te kozienickie korzenie. Pierwszy wielki dyrektor elektrowni Zbyszek Wrona, no to rodowity z wielu pokoleń, jego ojciec był największym przemysłowcem przed wojną, no a Zbyszek jako dyrektor przez kilkadziesiąt lat elektrowni po wojnie. To taka ładna ciągłość. Także i chcemy takie rzeczy wychwycić i też zrobić to gdzieś też jesienią, gdzieś tam pójdę, pewnie w październiku, listopadzie jakoś to tak się włożyć, bo tam tych rocznic wtedy będzie bardzo dużo, jedna po drugiej, ale chcemy coś takiego zrobić, także już wszystkich państwa, zwłaszcza tych, którzy kiedyś pracowali w elektrowni, a teraz już pewnie są na emeryturach, to będziemy chcieli zaprosić na takie spotkanie właśnie. Jesteście państwo zaangażowani także w akcję Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Skąd taki pomysł i dlaczego ta akcja właśnie teraz? No teraz, ponieważ to też tak nagle wynikło, że okazało się, że no, większość to jest jednak dla mundurowych służb, sztandar. Też no, siedzieliśmy tam w kilka osób u pana starosty Junga, no i nowy naczelnik straży, komendant, bo to taka jest funkcja, mówi, no ale my nie mamy, to tak byśmy chcieli mieć. No i tak od słowa do słowa, no to może zrobimy. To musi być inicjatywa społeczna, to są pewne zasady. Sztandar nie może państwo dać, bo to jest budżet, to jest inaczej wygląda. Natomiast my oczywiście jako towarzystwo z wielką chęcią zaangażowaliśmy się w tą działalność fundacji, bo to jest taka instytucja, którą ja mówię, każdy kocha. Do różnych instytucji państwowych można mieć najlepiej różne. Postrzegany tak, zawód w Polsce. Największe zaufanie. Strażaka każdy. I inna sprawa, że ci strażacy się odpłacają. No w tej dobie cywilnej to oni, no czasami jest jakiś pożar, słyszymy, tu zginął w pożarze, ratował życie ludzkie, dzieci teraz on ciągle do tych wjeżdżają. Służba, nie praca. Tak, to jest taka służba. I także im to się należy. No i skoro możemy coś zrobić, a możemy, ponieważ my mamy taki, jakby powiedzieć, zastany ten aparat organizacyjny, bo tu chodziło o to, że straż administracyjnie nie może przy tym nic, no bo to mówię, to jest jednostka budżetowa, gdzie ma określone zasady działania. A ktoś musi z zewnątrz to zorganizować, całą tą uroczystość i towarzystwo właśnie
mamy no i doświadczenie w tego rodzaju rzeczach, a mówię, cel niezwykle szczytny, a będą mieli ten sztandar i będą już ze sztandarem, także no tutaj dużo i wszystkich też, bo to w końcu maja chyba 29, duża im na pewno będzie to uroczystość i też wszystkich mieszkańców Kozienic zapraszam w imieniu komendanta straży oczywiście, bo to on jest gospodarzem. W ostatnich tygodniach mieliście Państwo walne zgromadzenie i wiem, że na 2018 rok macie bardzo szerokie plany. Co jeszcze planujecie w najbliższych miesiącach? No, część planów to już powiedziałem i to będą takie już zaawansowane plany. A oprócz tego, jak zwykle, no, wydawnictwa, no bo cały czas te zeszyty Ziemi Kozińskiej wydajemy, innego rodzaju publikacje też, które czasami ktoś przychodzi z jakimś materiałem, patrzymy, o jakie to ciekawe. I to jest też bardzo taka istotna działalność, bo to jednak ludzie trafia do ludzi. Ludzie przychodzą, no biorą to, bo to przecież my w formie darowizny tylko przyjmujemy za to, bo korzystamy tutaj, no bardzo nam się mile współpracuje z Urzędem Miasta, który no, pomaga nam w tych wydawnictwach, w sensie, że wygrywamy konkursy niektóre wydawnicze takie, że możemy to uzyskać środki zewnętrzne, ale już sama wszystko redakcja, opracowanie jakieś, to już wszystko jest przy tym praca i to wszystko robimy, jak powiedzieć, na, no tak pro publico bono. To jest takie właśnie, ja się cieszę, że udało się zebrać takie dość liczne grono, no bo w tym towarzystwie jest około 80 ludzi, gdzie każdy chce dołożyć swoją cegiełkę. Mówię, tak bez żadnych, ludzie często no gonią, no patrzymy i za ile, co za ile, a u nas nie, u nas każdy chce, no tak, ja jeszcze chcę to zrobić i swoim czasem zamiast gdzieś tam w piwiarni czy na rybach siedzieć, to on tu robi ślęczy, no bo to zrobić nawet korektę takich artykułów, tak, to już jest bardzo czasochłonne. A jeszcze też bym się chciał podzielić z Państwem, bo w tym roku być może wreszcie wrócimy do, już dawno temu nasz no, zmarły Grzegorz Szewczyk, to taka duża postać kultury kozienickiej, wyszedł z inicjatywą takiej nagrody Zygmuntów, która była przyznawana, no nie to w ramach towarzystwa, tylko w ogóle wśród obywateli miasta Kozienic za jakieś szczególne zasługi dla miasta. Które by były. A Zygmuntowie, no jeden i drugi, Zygmunt Stary i później Zygmunt August, są osobami szczególnie wplecionymi w historię Kozienic. Taka, no o tym, że Zygmunt Stary urodził się w Kozienicach, to wszyscy wiemy. Ale nie wiemy, to taka ciekawostka, jakby powiedzieć, obyczajowa, że prawdopodobnie został, znaczy nieprawdopodobnie według badań, został nawet poczęty w Kozienicach. Tak, bo równe 9 miesięcy spędził tutaj 2 tygodnie król z królową. Las, dwór w lesie i prawdopodobnie król, nie, także jego związek, później wiele razy tu bywał, odnowił ten dwór, który tutaj stał. A co by nie mówić, proszę Państwa, Zygmunt, za Zygmunta Starego Polska była największym państwem i najbardziej liczącym w Europie. Tak jak teraz nasze mocarstwo, to się mówi o Rosja, Anglia, Francja, to są Niemcy oczywiście przede wszystkim liczące. Nie, wtedy każdy dwór w Europie to się o opinię do króla polskiego, właśnie za Zygmunta jednego i drugiego. Byliśmy no, olbrzymim terytorium i jeszcze mocnym. Walczyliśmy zwycięsko z Rosją, z Niemcami. Patron na nagrodę idealny. I także no, to jest taki, że i on jest tak mocno związany z Kozienicami. I dlatego chcemy wrócić do tego, to byłaby jakaś statuetka, już nawet Grzesią kiedyś zaprojektował, tam może ją trochę przeprojektujemy, a może i nie. I regulamin jakiś, tak wspólnie z Państwem byśmy to oczywiście wszystko ustalili. No z Radą Miasta, no będą wybory, sądzę, że nowo wybrana Rada na pewno w to też w jakiś sposób się do tego przyłoży. I to będzie taka duża sprawa z wiązami, a każdy z Państwa być może kiedyś takiego Zygmunta dostanie. No nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć towarzystwu kolejnych sukcesów i kolejnych dziesięcioleci, co najmniej kolejnej pięćdziesiątki. Dziękuję za rozmowę. No, bardzo dziękuję ja również za możliwość przekazania Państwu. Dziękuję za spotkanie. Moim i Państwa gościem był Lech Wiśniewski.